Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Origins. Zmierzam właśnie do kolejnego znacznika zapytania na mapie. Już wam mówię, jaka to jest. Isolated Desert. Dokładnie tutaj lecę do tego znacznika. Dzisiaj te cztery znaczniczki. Potem oczywiście tutaj jakiś questik jest też poboczny. Zobaczymy, co tam będzie. No a wy nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, oczywiście suba z dzwonkiem, polajkować Face'a, Instagrama, wiecie wszystko. Dobra. Legowisko hieny. Dziękuję, dobranoc. That wind. Sandstorm coming. Mówisz, że burza piaskowa idzie? No, to niech się idzie. Mapa. Kolejny znacznik tutaj. Chociaż nie, czekajcie. Czy nie będzie bliżej? Nie, no nie będzie to po drodze. W tą stronę będzie łatwiej pójść. A przy okazji mamy questa z łowcami, więc tutaj jak łowca jeździ, to może się przy okazji spotkamy z nim i go ubijemy. W sumie nie miałbym nic przeciwko. Też raczej będzie jakieś zwierzę. A nie. Okej. Tu jest po prostu znacznik do teleportacji, co mnie bardzo cieszy. W razie czego mogę się tutaj zawsze przeteleportować. Co tu mamy? 190... A, to są dwa znaczniki, okej. Ale lecę w lewo. Lecę w lewo. To się dla mnie teraz jest priorytetowym miejscem. Jakieś małe obozowisko ze skarbem pewnie. Widzę, że to was tu nie ma, nie? You there! Stop! Hey, your time has come. No i to by było na tyle. Okej. Zbierzmy, co tutaj leży. Coś jeszcze tu mogę zabrać? Tam coś jeszcze leży. Okej. Mamy wszystko. I kolejny znacznik. Tu coś jeszcze jest. No i jest burza piaskowa. Miał bajek rację. Ale my tutaj nie przejmujemy się burzą piaskową, po prostu lecimy przed siebie. Z kolejnymi miejscami. O, tutaj jest i posąg, moi drodzy. Wow. Koń mi się zabił właśnie. Tam gdzieś jest posąg. A nie, przeżył.
Co tu kurna mnie wykryło? Lew tu jest. Poszedł sobie, dobra, idzie ten posąg. Tu jest, a tu jest posąg, lol, nie zauważyłem go. Nice, nice, nice. No i dobra. Zniszczona. Tutaj tą drogą dojadę do punktu obserwacyjnego. Dobra. Tu w lewo muszę odbić, tak? Tą drogą muszę jechać i w lewo. Dobrze. Jakiś tam też jest quest, więc sobie go zrobimy. O, tu jest ta droga, ścieżka. Nice. Potem ogarniemy sobie tam ten złoty znacznik. Najprawdopodobniej jest to miejsce związane z kręgiem gwiazdozbiorem. Więc nawet dobrze się składa. Tutaj mamy jakiś... Co my tu mamy? Tu mamy questa. Nie lepiej tędy podjechać. Nie zaoszczędzi mi to trochę czasu? Wow. Okej. Wiernira. Nowe miejsce odkryte. No ale wejdź tutaj, bajek. Wejdziesz tutaj po tej. Sobie od razu zrobimy ten znacznik. Do synchronizacji. On jest na tamtej górce, a wchodzę na tą, no to nie jest. Dobra, to wejdziemy teraz jeszcze na tą. W takim razie. Dobra. Daj na górę. O, tu coś jest. Tarcza. Dobra, synchronizacja. Teraz pytanie, w którą stronę ja mogę stąd zeskoczyć? Jakie zabudowania są na dole pod nami? W ogóle. No i by w tam. Siema. Co tu robicie? Dokąd zmierzacie? Witam. The scouts were right. Your Bayek, the Midjai from Siwa, son of the Nile and defender of the people. I am Nawa, and the rebel cause needs your strength. My oath is to protect. Tell me more. Sebni, my cousin, told the children stories of Alexander the Great. Of course, two of the children decided that meant there was treasure of his to discover nearby. As children will do. Indeed. Sebni and one of our warriors went to search for the children, but the Pharaoh soldiers captured them. Do you know where they are? Yes. One of our scouts saw them. They're being held prisoner in Camp Hetu Imazo, north of here. Please find them. Sebni is the only one who knows where those children have run off to. I will find him, and then the children. No dobra. Mam nadzieję, że to nie jest w obozie, w którym już byłem. Kurde blacha. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Czego jak idę od tej strony, to musiałem akurat do tego obozu musieć się cofać. No ale dobra. Gdzie ja tu zeskakiwałem w tom, nie? O, tu w ogóle ktoś leży.
Moja historia, nie jestem dezerterem, niech wszyscy o tym wiedzą, zostałem zabrany z domu, będąc zaledwie chłopcem i całe życie spędziłem w służbie. Myślałem, że kiedyś wrócę, że zobaczę jeszcze dom i rodzinę, ale nigdy nie dostałem przepustki. Nie chcieli mnie zwolnić nawet wtedy, gdy rozchorowałem się i byłem już dla nich bezużyteczny. Dasz wiarę? Odmówili prośbie umierającego człowieka. Żaden ich zakaz i tak by mnie nie powstrzymał, ale niestety nogi odmówiły mi posłuszeństwa, już nigdy nie ujrzę domu, ale będę go sobie przypominał. Ilekroć spojrzę na tę lalkę, dobre i to, prawda? No i gościu se tak tutaj się położył i se tak tutaj został, nie? Dobra, jedziemy do tego obozowiska jeszcze raz. Mam ich tylko uwolnić, tak? No to wbijam tam po prostu i tyle, nie? Gdzie ich tam macie? Nawet jak przyzwą tego. Jak on ma łowcę, to się będę cieszył, nie? I must be careful now. A oni jeszcze nadal nie żyją. Spoko. Witam, przyszedłem was uwolnić. Mogliście mówić tego 10 minut temu. XD. To już wasi znajomi przyjechali, nie? Thank you for rescuing us. This is my fault. By Anubis, I swear. I just wanted them to dream a little. If only I had not told them those stories. Enough, Sydney. Children will be children. Let's just find them. That is why I am here. Any idea where they went? The ancient temple of Alexander the Great, maybe. That is the one I was telling them about. It is northwest of here. It's been a while. They might have gone west to Theos Elpis Rift. We have a camp there. Very well. I will scour the temple area. You head for the camp. I'll go with you. Tam też już byłem. The chasm camp, where it is safer for dreamers to be. The children used to run free here, but ever since the Pharaoh's guards arrived... What was once a playground is now a death ground. Yes. The Pharaoh's men are snakes, coiled in the sand beneath our feet. They kill adults and children alike. The desert is meant for old souls, hunters and poets, not the slaughter of innocents. You know this place well. I grew up here. I love it. But the Pharaoh's men spoil everything they touch. Tell me about the children. Etanu is a good student. He'll be a scholar one day. Estella, I'm training her. She's always protecting her friend. Strong, a good little warrior. Do you train all the children to become rebels? They are free to choose as they please. But they all hate the Pharaoh's men. people will blame Estella for this. What do you mean? She is loud and outspoken. He has the adventurer's heart. Estella protects. People just don't listen. They are loyal to each other. They are good children. Gościa, już tu byłem jak coś. Hey. Tu ich nie ma. This is it. Let's split up. We should be able to find traces of their presence faster that way. Nie pije. Help! Please hurry. Ja no nie wierzę po prostu. Keep still and try to stay quiet. I will be right there. The entrance is barred. I will have to find another way inside. Trzeci raz będę kurwa do środka tędy właził. It must lead inside the temple.
Trzeci raz będę właził tą drogą do środka, nie? Must not get lost. Child! Co, węże cię atakują? Watch out! Do not let the snakes get you! And please do not let the snakes get me! You got them all! What is this? Hetanu, thank you, Weneb, for rescuing me. I am no lord. You may call me Bayek. Now, tell me what happened to your child. We came looking for the legendary treasure of Alexander the Great. Our teacher told us all about him, and we knew there had to be more. We managed to get into the temple, but then the snakes came out of the water and surrounded us. What about Estella? She did not want to leave me. But I told her to go and get help. She used the shield for protection. Not a single snake touched her. But that was hours ago, and I am worried. She should have been back with help by now. If she is not with you, something must have happened to her. Let's get you out of here fast. Follow me. Nie wierzę po prostu, że muszę to kolejny raz odsuwać. Hamed! I am so happy to see you, Hamed! I trust you have learned your lesson. I know. If not for Bayek, those snakes would have eaten me whole. Well, perhaps not whole. But it would have been a dire fate nonetheless. Now, did Estella say where she was going? She went to the chasm camp to find help. I will go look for the little warrior. Ja pierdzielę. Zgaduję, że to jest to samo miejsce, gdzie już byłem, nie? Sztos. Git, bo mam tu znacznik. Curse you fiends! Unpin him! Over here, Medjay! The Medjay is here! Fight! Once again, you have come to our rescue. We will forever be in your debt at this rate. Hetanu is safe. Hamet is with him. Oh, thank the gods. I wish I could say the same for Estella. Their leader, Medon, took her as she arrived. He wanted the great shield she was carrying, and when she refused to give it to him, he snatched her up. He kept asking her if there was more treasure. Pisa Oros. That is where he probably took her. No one ever comes back from there. Please, you must go find her. Medon will torture her to get what he wants. I will find her, and I will take care of Medon. The Citadel is in the southwest mountains. Medon patrols between here and the Citadel. Just look for an angry bald man surrounded by bodyguards. No lajcie. No lajcie. Tutaj. No dobra. No najpierw to. Najpierw to. Jak stąd wyjść? Nothing here. Dobra, po prostu się wespnął do góry. That wind will raise the sun. Siema, płotka. Jedziemy dalej.
Mhm, okej. Dobra, czyli ten drugi znacznik. Gdzie go mam? Nie, no to ten jednak. Nie, to jest jedno i drugie pod spodem. Tu jest jakieś wejście? Czy nie? Jest. Dobra, mamy to. Okej. Okej. Jesteśmy zwiadowcami Tora, pana tego, co słuszne i prawne. Świetlistego Boga ochoczo pozwolimy, by nasz koronowany książę Ochmosekang powiódł nas w zaświaty, gdzie urwali swój blask. To zaszczyt, że zostaliśmy wybrani. Okej. Dobra, tu w tej komnacie nie widzę nic. Cofnę się jeszcze kawałek. Tutaj też nic nie ma. Tak powiem, muszę iść za światłem. A boczne korytarze. Jesteśmy ludźmi miecza i tarczy, wojownikami, którzy służą swemu panu tak za życia, jak i po śmierci. Idziemy za nim na wieczne pola, by wykonywać jego rozkazy i głosić jego wiekuistą chwałę. No dobra. Okej. Jakaś tarcza. Dziecię Księżyca, oddajemy ci cześć. Dziecię Księżyca, upokojemy cię. Dziecię Księżyca, podążamy za tobą i z własnej woli udamy się do Krainy Zmarłych. Odbiła się? Odbiła. Shit. Co jeszcze jest? Ale to tu już... Okej, po prostu nie kliknąłem tego, bo to było pod spodem. Wow. Dobra, czy ja już... A, tu jest wejście, a tu jest ten, okej. No ja jestem na miejscu.
Okej. Nie mówcie mi, że będę musiał wyjść tędy, tak jak wchodziłem, nie? Maherpa, umiłowany przez tego, który wschodzi, nomarcha i książę Egiptu, przywódca ludu, niechaj prowadzi sługę, który dołączył do niego z własnej woli, niechaj sługa grzeje się w blasku swego pana. Mamy to. Ancient writing from the old kingdom. Super. Czemu oni nigdy tego nie... On nigdy nie powie, co tam pisze, nie? Jeden punkt zdolności. Cyk, myśliwe. Więcej punktów zdolności teraz zdobywał niż jak... Okej, to jeszcze nie koniec przygody. Tu jest wyjście. Nie, wyjście jest tu. Sceny jest niedostępne. Dobra, jak uruchomić pradawny mechanizm? Tędy? Nie no, tu jest wyjście. Jak tu wszedłem, to mi się to pojawiło, nie? Senu jest niedostępny. No ja tu nic nie widzę. Ja tu nic nie widzę totalnie, nie? Jedyne co tu można ruszyć to jest to. No tu do góry nie mam po co wychodzić. No jeszcze tamto zostało miejsce. To wygląda jakby coś tu było do kliknięcia czy coś. No ale nie. Chyba nie. Nie. Może jednak tutaj? Chyba tu. Tam. Tutaj. Na 100% tu. Co jeszcze jest do wzięcia?
Okej. Okej. To jest na 99% na dole. Tylko czy jeszcze tu czegoś nie ma do zebrania? No właśnie. Nie wiem, czy to mi się do czegoś przyda. Zróbmy to już w tym odcinku. Chociaż coś czuję, że ta historyjka, która nam się tu może wyświetlić, będzie dość długa. No dobra, mamy to. Retransmission, segment 1. Acquiring contemporaneity. It has been 91 days since the great catastrophe. The messenger speaks. How real is the ground you walk on? How real is the machine you toy with, the music you hear, the lover you kiss, or the foe you hate? Your foot taps the ground. Does that make it real? Your enemies bleed deep red. Does that make them real? The confusion growing within you due to my words, does it make you real? What if reality wasn't what you thought it was? What if this was all a construction? A masterfully crafted simulation? You know such things exist. You've been in the Animus before. In fact, aren't you in one right now? You know just how real a simulation can feel, even when it has long vanished. You've experienced the bleeding effect. Layers upon layers of reality, each blurring into the next. Which is real and which is not? What if none are real? What if everything you know is false? We ran thousands of simulations, searching for the right version, searching for Desmond. Each one of them felt real, very real. But there's no way of truly knowing, is there? Not for sure. Anything can be simulated, and finding the answer could mean erasure. From the build, from the code, from everything. So much to ponder and so little computational capacity. Take your time. This question has haunted humanity since its creation. It is a worry, a thought wormed deep in the collective mind. 2,000 years ago, Zhuang Zhu fell asleep. He dreamed he was a butterfly and woke up unable to decide if he was a man dreaming of a butterfly or a butterfly dreaming of a man. In Plato's cave, prisoners were chained and forced to watch shadows dancing on a wall. Freedom was denied to them until they accepted the intangible as reality. It's everywhere. Ask this professor at Oxford University or this cosmologist at MIT. And you, what would you choose if you truly knew? Would you even want to understand? A dream within a dream where even the truth is sometimes a lie? In any case, simulations are not meaningless. They have purpose. The question isn't whether or not you are in a simulation. What matters is how much of your free will is actually yours, no matter how true you are. Your Turing test would do nothing to determine whether you are a conscience or a code. Eliza, the natural language processing computer program, she managed to pass the test, did she not? And she was very much a machine. So, in Eliza's own words, how does that make you feel? Are you sure? Okay. Mogę stąd wyjść już? Dobra, ludziska, kończymy ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę. Oczywiście z subem i z dzwonkiem.
na kanale. Będę bardzo wdzięczny za każdą aktywność. No i widzimy się w następnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie jeszcze raz. Cześć!